Siema, w kolejnym filmie. Dzisiaj taki luźniejszy dzień. Wtorek, 27 września. Wziąłem sobie wolne na kopanie ziemniaków, no ale wczoraj dolało wieczorem z 5 litrów albo lepiej. I średnio to wszystko obsycha dzisiaj. Jeszcze rosa jest. Także no, kopania może dzisiaj nie być. Tym bardziej, że po południu w prognozie jest 10-20 litrów deszczu. Także no, jak doleje, to w tym tygodniu nie będzie kopania. Także ten, jakieś tam drobniejsze prace dzisiaj wykonuję. Odwiozę kuzynowi Kershera. Co jeszcze mam do zrobienia? Koło w 60 do naprawy. Oczywiście powietrze zleciało. Zgadnijcie, z którego? Skrobaki wale do wymiany. Nawóz mają przywieźć. Także no, na tych drobnych pracach cały dzień zejdzie. Nieważne jako, ty tam masz pieskie życie. Nic się nie obchodzi, ty psie, ty kundlu, ty. Nic się nie obchodzi, tylko się nażyć i leżeć cały dzień. Ewentualnie jak ktoś przyjedzie, to ale poszczekasz. Ale tak to zajęć za dużo nie masz. Za dnia. Bo w nocy to szczekasz non stop przy tej bramie. Coś tu musi łazić, tak? Obszczekujesz inne kundle. No zobaczcie, ile drzewa jest. Po lewej ta ostatnia przyczepa, którą przywiozłem. To tutaj przedostatnia. No, zrobiło się trochę bałaganu. Trzeba będzie z tym porządek zrobić, jak będzie trochę czasu. Tu ta sośniczka i tamten ładniejszy kawałek na dechy do pocięcia będą. Rozbawił mnie komentarz jednej pani, która napisała, że obcinam tak wysoko gałęzie, bo szkoda mi pieniędzy na węgiel. I po prostu opał gromadzę. No ale tak naprawdę na opał to takie drzewa wycinam. Uschnięte, a nie bawię się z gałęziami. Jeden mądrze napisał, że no, na 6 metrów podcina, bo kombajn ma tam 4,5 plus 1,5 luzu, w razie czego jakby te gałęzie opadły, żeby za rok ich ponownie nie podcinać. No a też trochę wody zabierają. A walczę o plon 8 ton z hektara na tych piachach. Żart oczywiście. Ale właśnie po to, żeby też trochę lepiej to żytko tam przy lesie było doświetlone i więcej wody miało. Drzewa od tego nie uschną, a uprawa będzie miała lepsze warunki. Co to jedzie? Case. Ten stary 9 coś tam. XL na końcu. Ech, lewarek. Dętkę już wywalam. Nie będę już jej naprawiał, bo to bez sensu. Ten w wulkanizacji gościu ma jakąś taką właśnie starą z tych grubszych, tylko tam wentyl jest zepsuty. Powiedział, że mi ją naprawi i wstawi. Na pewno dłużej wytrzyma od tej. Także ten. No już mam dosyć. Dwa razy już to koło pompowałem, teraz trzeci raz. Powietrze spiedziło. No i kasza na przyczepce. Nie zdążyłem ostatnio oddać. Tutaj wstawiłem przyczepkę, żeby na dworze nie stał. Fajny on jest. Do 155 stopni, no tylko no. Już jak myłem 60 na 80, no to trzeba uważać, żeby się nie poparzyć. I z tyłu wam pokażę. Czyściutka, no ale mój podobnie umyje. Do ciągników jest jakaś niezbędna ta ciepła woda. Zimną też to wszystko schodzi. Tylko w tym jest taki minus, że ciśnienia sobie na pistolecie nie idzie przykręcić. Cały czas na tym maksymalnym trzeba mieć.
No i tutaj już nie wchodziłem do kabiny, tutaj o, widzicie, tu niedomyte, tutaj niedomyte. Jak pyskałem z tej strony, no to gdzie te elementy pozasłaniałe, to nie jest umyte. A tak to ciągnik czyściutki. Na szybko go opłukałem gorącą wodą na 80 stopni. 70, 80, coś takiego go myłem. Mówię, zobaczę z ciekawości, jak to pójdzie. Nakrętki poluzowane takim pokrętłem typu L, teraz grzechotka. Koło już uniesione. No, nawet grzechotka za bardzo niepotrzebna. Jakbym miał krótsze pokrętło, to tak samo by się odkręcało. Kuzyn jest w domu, to jadę mu odwieźć Karshera. Wrócę, odepnę przyczepkę i ładuję to koło. Jadę do wulkanizacji. Taki komplet wiozę na wulkanizację. Jeszcze kuzyn mi wrzucił koło od tira, żeby felgę przerzucić z tej na tą. Bo ta ma dziurki, ta nie ma dziurek. I chcę taką zmianę. Także no, przyczepki nie odczepiam. Jadę całym zestawem. Niewiele do południa zrobiłem, ale przynajmniej koło zrobione. Odczepiam przyczepkę, przykręcam to koło, odpalam zielonego. Podjeżdżam tutaj z agregatem i muszę najpierw ten wał Karsherem umyć, a później biorę się za wymianę tych skrobaków. Przykręcony. Kurde, rozpadało się trochę, ale zaraz myślę, że przejdzie ta chmurka. Zmiarki wylałem, zobaczymy ile spadnie. Od 10 do 20 w prognozie było. Talerzówka z grubsza opłukana. Wał czysty. Pod wałem kupa ziemi. Paradoks mycia Karsherem. Maszyna jest czysta, ale osoba myjąca jest brudna. Cały jestem. Wszystko do prania, jakby nie patrzeć. A ja do mycia. Dobra. Teraz przejeżdżam w tamto miejsce przed samochody i idę po skrobaki. I pneumatem to się raz, dwa odkręci, przykręci i myślę, powinno być lepiej. Mam taką nadzieję przynajmniej. Trochę się to łożysko odzywa. Skrobaki. Ile ich jest? 24? Tak plus minus. Coś koło tego. Hardoxu zamówiłem. No, drogawe one są, nie powiem. Ale żeby wam podać dokładną cenę, muszę wejrzeć na fakturę, której nie mam, która jest u księgowej. A nie wiem, czy zrobiłem zdjęcie, czy tam kserokopię. Muszę poszukać w domu. To najwyżej za chwilę wam powiem, ile taki skrobak, ile to wszystko wyniosło.
tanie nie było. Mam nadzieję, że będzie to się sprawdzało i nie będę musiał tego wału myć aż tak bardzo, czy tam kłuć młotkiem. Grano, polecam. Nawet skrobaków nie umieją zrobić. W czym jest problem? Nie idzie ich bardziej odsunąć. Wału dotykają. I wiecie, co będzie trzeba zrobić? Każdy skrobak z pół centymetra ciachnąć boszem. To jest godzina, może dwie pracy. Ile przymierzyć? Po skróceniu o pół centymetra jest z 2-3 mm luzu. Nie wiem, tak zobaczycie? Czy tak? No tak widać lekką szczelinkę minimalną. Tak może być. Tutaj o, widzicie? Tu jest wał wydalty. Już wcześniej jakiś skrobak szorował. Ale to jest... A najlepsze jest to, że to jest nienaprawialny wał. Jak coś pójdzie, to trzeba cały wał wymienić. Ciekawe, ile taki kosztuje. Na pewno nie mało. Nie, jednak nie. Przepraszam. Mój błąd. Małe sprostowanie. Jednak wał nie jest równy ze wszystkich stron. I o ile teraz jest przerwa, o, tak w tym momencie się haczy. Także pół centymetra nie wystarczy. Trzeba trochę więcej przybrać. Około centymetra. I tu jest już widać dziabnięty właśnie z tego powodu. Też. No, roboty na pół dnia teraz mi się zrobiło. Się rozpadało i grzmi, także przenoszę się do przechowalni. Bo już na dworze raczej nic nie zrobię. Chodź. Hamulec. Ale leje. Aż przód poderwał. Mam na tym, na łączniku ją skróconą, więc teraz jest całkowicie opuszczona, się opiera na przednim rzędzie talerzy. Nie musi na podnośniku wisieć. Tak to sobie wykombinowałem. Jak będzie zacinało z południa, to i tak będę mokry. Nieważnie jako? Brzmi. Nie dobrze. No, może spaść te 20 litrów na metr. Ładnie pada. Leje właściwie. Maniek mówi, że będzie tej maszyny pilnował w nocy, siedząc na niej. Wtedy na pewno nikt jej nie ukradnie. Co? Chciałeś się tu dostać i co?
I się mówisz, stąd nie ruszasz. Patrzę, żeby się położyć jeszcze. A nikt mi jej stąd nie wyniesie. No nie, nie unieśliby, nie? Jakby ktoś chciał wsiąść do fenda, to byś zagiózł. Tutaj do krtani byś się rzucił, byś przegryzł. No i mam skrobaki wszystkie wymienione. Generalnie nie trzeba było wszystkich podcinać, dlatego że ten wał jest mega równy. W jednym punkcie dochodzi do skrobaka, a po przeciwnej stronie jest centymetr luzu. Także tragedia, po prostu tragedia. Pewnie dlatego są dłuższe te skrobaki, bo nie wiadomo jak ten wał wyszedł generalnie. I tutaj mam ten, mam wstawiony bez ucinania i wam powiem, jest na styk. No ale w niektórych miejscach no trzeba i tak było dociąć, bo ten, o widzicie, jest docięty, prawie jest tutaj do końca cofnięty. Tego bez docinania nie dałoby się założyć. Ten ma dużo luzu, ten też. Przyjdę wam dalej, pokażę. Ten znowu do końca jest dosunięty, ten do końca, o, z tej strony wszystkie do końca są dosunięte. 2, 4, 6, 7, 7 skrobaków. W oryginalnym rozmiarze nie dałoby rady ich założyć. I teraz patrzcie tutaj. Tutaj dochodzi praktycznie. I tutaj jest centymetr luzu. Najlepiej jest zobrazowane tutaj, bo ten jeden mi w jednym punkcie dotyka. O, tutaj w tym punkcie mi dotyka. Nie wiem, czy go jeszcze nie poprawić. I dalej. O. I tu będzie centymetr. Dlatego no, stwierdziłem, że jest to mega nieudany wał. Najlepsze rozwiązanie według mnie no to są właśnie tutaj te wstawki z tworzywa, bo one są równiutkie i inne tworzywo, dlatego się ziemia do tego nie klei, bo co innego jest tu, co innego jest tu. No i skrobak ładnie to tworzywo skrobie równiutko. A ten, no zobaczcie, ile tutaj jest miejsca do zaklejenia. Tutaj na, normalnie palce wchodzą. I tutaj właśnie mi przedstawiciel z Amazona mówił, że też miał taką talerzówkę, no to tutaj takie duże garby się tworzą na, właśnie na szczycie tych pierścieni. No i ciągnik ogólnie jest na styk do tej talerzówki, ale jak się wał obklei, to już ma za lekki przodek. No. No to ogólnie jakby się ktoś zastanawiał nad takim wałem, to nie polecam. Zachodnie firmy, no i polskie, które ściągnęły to rozwiązanie i produkują z tym rozwiązaniem, no to zdecydowanie będą lepsze te wały. No zobaczymy, jak się to będzie sprawowało, ale na pewno będzie się tu zaklejał na wierzchu, na górze tych pierścieni. Nie ma mocnych, te skrobaki powinny być tak bardziej wcześniej zaokrąglone. Trzy tarcze zużyłem i jest godzina 17, nie wiem o której zacząłem. O 15 na pewno, 2-3 godziny mi to zajęło. A jeszcze wam stare pokażę. Tutaj kilka na zapas będzie, takich lepsiejszych. Chociaż tutaj bokiem też są lekko wydarte, ale niektóre były, ten jest najlepszy. Taki, a powinien być taki. No trochę mu brakuje, nie? To jest właśnie dowód na to, że ten wał bardzo się mocno obkleja. Bo on nie był przesuwany, widzicie?
tutaj była śruba. Każdy jeden tak ustawiony. Od nowości. Dobra, sprzątam ten bałagan i idę oprzątać. Dostałem od księgowej zdjęcie faktury, także ten. Zobaczcie sobie, skrobak, nowy typ. 45 netto. Ale co mnie rozwaliło w tym wszystkim? Druga pozycja. Widzicie to? Koszt przesyłki 65 zł netto. Tak. Generalnie w dobie darmowych wysyłek i stron, gdzie idzie zamówić kuriera, tam załóżmy za 20 parę złotych max, to oni dowalili cenę 65 zł netto. Rozwaliło mnie to po prostu. Paczka ciężka nie była, dodam. Raczej 10 kg nie przekraczała nawet. Także ten. Masakra. I łącznie do zapłaty wyszło 1408 zł 35 groszy brutto. Ładna cena, nie? Za same skrobaki. Ciekawe, ile talerze będą kosztowały, jak się zebrą. Myślę, w tym filmie to wszystko, więc standardowo. Jeżeli się wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy wybrane dla was. Jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego. Cześć.